Putin miał być człowiekiem od brudnej roboty, tak? Takim twardym dzielem, Putin który sobie poradzi. Miał być z człowiekiem, który stanie na czele wojny. Bo pamiętam, jak dziś, jak trzydziestoparoletnia kobieta, siwa jak gołąbek, podprowadza mnie do drzewa, na którym coś tam jest i mówi: To jest moja córeczka. I to są właśnie efekty bomby próżniowej, która rozrywa ludzi od środka. I pani to widziała wcześniej? Tak, ja to, ja to widziałam. On jest takim tchórzem, on, on, Władimir Władimirowicz Putin zrobi każdą zbrodnię cudzymi rękami. Ale własnymi nie. Borys Bieriezowski sam się powiesił, tylko nie wiadomo dlaczego miał ranę tłuczoną głowę. Czy Putin to jest szczęśliwy człowiek? Putin jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Dlaczego? Bo tylko nieszczęśliwi ludzie są tak do W prywatnym odrzutowcu ma podgrzewaną złotą deskę sedesową. A co ma nie mieć w sobie? Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Przypominam Państwu, że współpracujemy z Fundacją Zarys, która wysyła TIRy z pomocą medyczną na Ukrainę. Razem pomagamy Ukrainie. Dzisiaj druga część rozmowy z Krystyną Kurczap-Redlich o Putinie. Dzień, Dzień dobry. mniej, więcej. Dzień dobry. Dokładnie, co tu więcej mówić. Tak. Pani Krystyna Kurczap-Redlich jest autorką książki Wowa Wołodia Władimir znakomita biografia Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej. W pierwszej części rozmawialiśmy tak. o tym, jak Putin stał się Putinem, czyli o jego dzieciństwie, bardzo nieszczęśliwym, o tym jak zmieniał miejsce zamieszkania, o tym, jak został kagiebistą, potem o jego przekrętach w Leningradzie, tajemniczych zabójstwach i drodze do stanowiska szefa FSB, a potem prezydenta. I teraz już e, dzisiaj porozmawiamy o jego prezydenturze, o e, wojnach, które wywołał i o tym, co się dzieje teraz. E, zanim zadam Pani pierwsze pytanie, to tradycyjnie jeszcze dwa słowa do naszych widzów. Wspierajcie, drodzy Państwo, kanał. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. E, możecie nas wspierać na Patronite oraz na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Historia realna jest kanałem Niezależnym Działamy. Dzięki. Państwu i dla państwa. Subskrybujcie kanał, komentujcie i lajkujcie nasze filmy. E, pewnie gdyby powiedzieć Jelcynowi, że Putin go zastąpi na Kremlu, to uznałby, że to jest jakieś nie, kompletne Nie, nie. Gdyby Powiedzieć Jelcynowi, że przed śmiercią będzie mówił, że największym jego, że popełnił dwa w życiu wielkie błędy, które sobie nie może wybaczyć. Jednym to jest rozpoczęcie wojny w Czeczeni w 1993 roku. A drugim to jest wybranie Putina. Namaszczenie też go na, na swojego miejsce no, w pewnym sensie. Natomiast chciałbym tutaj teraz y, powie, porozmawiać z panią o tym, co miało być esencją tego naszego drugiego spotkania, mianowicie wojny Putina, bo Putin jest takim człowiekiem na trudne czasy, jest Czeczenia. E, I proszę mi powiedzieć, czy to jest prawda? Bo ja naprawdę nie wiem, dużo się o tym mówi. Czy Putin naprawdę wysadził bloki, tak jak niektórzy twierdzą? już się Pani uśmiecha, z rosyjskie bloki na blokowiskach w rosyjskich miastach, żeby sprowokować... Skąd? Gdzież by on, taki dobry człowiek, mógł to zrobić? I Jak mogło mu to przejść przez głowę? Zrobił to Nikołaj Patruszew, jego stary kolega z KGB jeszcze leningradzkiego. Nikołaj Patruszew, który został szefem FSB. Otóż ja piszę o tym dokładnie, jak to się stało, że Putin został szefem FSB, jak się musiał zasłużyć prawdopodobnie zabójstwem pewnego generała przeszkadzającego prezydentowi i zostaje, bo dokładnie po tym, jak został ten generał zabity, on następnego dnia zostaje szefem FSB. Jest rok 98. Tak się dodajmy, że ten generał to został zabity w specyficzny sposób, bo weszli do niego do mieszkania zabójcy, strzelili mu w głowę, kiedy spał, wsadzili pistolet w rękę żony i żonę oskarżyli. o to to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. No I ta żona cierpiała ta żona po prostu ona prawie, prawie zwariowała. Tak, Litwinienko tak. pojadał, że siedział cela w cele z nią. Kiedy i ona krzyczał wyła po i słyszał jak, jak, jak... oczywiście. Czeczenia, bo chciałem porozmawiać z panią o, o wojnie w Czeczeniu. To znaczy, ale Putin wie o tym, że te bloki mają być wysadzone, żeby prowokować drugą wojnę. Spokojnie. Putin najpierw jeszcze musi znaleźć wroga, bo przecież bez wroga jak można żaden dyktator nie dojdzie do władzy bez wroga. O czym wiemy z doświadczenia różnych państw. I Putin w, jako szef zostaje szefem, w lipcu 98 roku zostaje szefem FSB i Wtedy w Czeczenii, co widziałam na własne oczy, pojawiają się panowie z brodami, ale nie tylko z brodami, tego już nie widziałam, ale wiem, z workami pieniędzy. Pieniędzmi, autentycznie z workami pieniędzy. I oni tymi pieniędzmi finansują porwania, które degradują Czeczenów, i finansują Basajewa, który podjudzany przez Kreml i przez Putina, do stworzenia Państwa Islamskiego dostaje gwarancje od FSB, że pozwolą mu zrobić Państwo Islamskie. 9 sierpnia 1999 roku napada na sąsiednią Republikę Dagestan. Republika Dagestan należy do Federacji Rosyjskiej. W związku z czym napad na Dagestan, garstki garstki, w każdym razie niewielkiej armii komendanta Basajewa jest uważany jako rozpoczęcie wojny z Rosją 9 sierpnia tego samego dnia Borys Jelcyn przedstawia w Dumie pułkownika KGB pana Putina jako kandydata na premiera pamiętam to nieprawdopodobne Zdziwienie. Pamiętam, co się wtedy działo w dumie. A kto to jest ten Putin? I po prostu zatwierdzono tę kandydaturę. To już wtedy Jerzyń bardzo często zmieniał premierów. Zatwierdzono kandydaturę Putina tego samego dnia, kiedy Basajew napadł na Dagestan. Czyli Putin miał być człowiekiem od brudnej roboty, tak? Takim twardym dziełem, który sobie poradzi. Miał z być człowiekiem, Czeczenami. który stanie na czele. Wojny Wielkiej Rosji z ogromną Czeczenią, która ośmieliła się napaść na Rosję, i tak się dzieje. Oczywiście, wojna, którą on wygrywa, odbywa się głównie w telewizji. I w telewizji, tak jak obecnie w telewizji rosyjskiej widać tylko zwycięstwa armii rosyjskiej, tak i wtedy widać było tylko zwycięstwa armii rosyjskiej, która tak samo jak dziś. Ukrainę bombardowała tymi takimi samymi bombami kasetowymi, takimi samymi, bo, samymi bombami próżniowymi, bo pamiętam jak dziś jak 30 kobieta, siwa jak gołąbek, podprowadza mnie do drzewa, na którym coś tam jest, i mówi to jest moja córeczka. I to są właśnie efekty bomby próżniowej, która rozrywa ludzi od środka. – I pani to widziała w Czeczeniu? – Tak, ja to, ja to widziałam. – Pani wszystko... pracowała tylko korespondentka? Ja, – Jaki korespondent, ja byłam stringerem. Ja za własne pieniądze tam jeździłam. Ja miałam tylko y, y, dokument po prostu, że jestem z jakichś tam gazet. Wtedy Polsat mi płacił tylko za mieszkanie, ale ja byłam stringerem. Ja jeździłam na, z, na własną odpowiedzialność do Czeczenii, a Polsat mi mówił, my o tym nie wiemy, że pani tam jedzie. Bo jeszcze by mnie musieli wykupywać, jakby mnie porwano. No więc tak to wtedy było i to było to samo. To nie było tak samo, ale to było to samo, co teraz w, dzieje się na naszych oczach w Ukrainie. Tak, ale to ciekawe, że wojna wyniosła Putina do władzy i zobaczymy być może. Wojna, wojna to... wyniosła nie tylko. Ten napad na Dagestan jakoś się słabo odbił. I wielka, wielka walka Putina z strasznymi Czeczenami słabo się odbiła w całej Rosji. Rosja jest ogromna, przecież to jest największe państwo na świecie. Więc na Syberii mieli gdzieś w nosie jakiś tam Dagestan. Pojęcia nie mieli, gdzie to w ogóle jest. I wtedy dochodzi do września 1999 roku, kiedy zostają wysadzone domy w, w Bujnaksku, dwa wybuchy w Moskwie i w Ołgodąsku. I miał zostać wysadzony dom w Riazaniu, ale już bardzo czujni mieszkańcy schwytali za rękę pracowników FSB. Czarno na białym można było dowieść, że to było FSB. I potem Czyli ale... to FSB wysadziło bloki, żeby zrzucić na na Czeczenów. Oczywiście, żeby dowieść, że to terroryzm czeczeński jest powodem wojny przeciwko Czeczenom. A Putin o tym wiedział? On to zorganizował? Wie pan, pyta mnie pan tak, jakbym miała dostęp do dokumentów. Absolutnie tak. Dlatego, że Putin i Patruszew, Nikołaj Patruszew, który do dziś jest wysoko postawioną osobą i jest największym jaszczem w okolicy Putina, zorganizował te wysadzania tak, aby można było zrzucić winę na Czeczenów, wszystkiego tego dowiedli. Ania Politkowska, Siergiej Juszenkow, który stał na czele Społecznej Komisji do Spraw Badania tych Wybuchów. Społecznej, dlatego że Duma nie odważyła się na stworzenie takiej komisji. Siergiej Juszenkow, Juri Szczekocichin, który był szefem, wiceszefem Nowej gazety która, gazety, która do dziś działa jeszcze jako tako. I Yy, Siergiej Kowaliow. Z tych ludzi, o, yy, o, którym, o których mówię, wszyscy, nie, nie Siergiej Kowaliow tylko umarł śmiercią naturalną niedawno, ale Anię Politkowską zastrzelono. Siergiej Juszenkowa, który dostarczał mi masy. Wiadomości znajdujących się w tej książce zaszczelono przed domem w kwietniu 2003 roku. W czerwcu 2003 roku Jurij Szczekocikin, drugi mój znakomity, uroczy informator, brat Łata, no w ogóle wspaniały facet, do którego można było w nocy zadzwonić i powiedzieć: Jura, ja cię w to nie pani maju. Jura zawsze powiedział, Jura umierał w takich mękach, jak Licinienko, najprawdopodobniej otruty radioaktywnym talem, umierał w czerwcu 2003 roku. I więc i tak dalej, i tak dalej. To to jest I więc tak, mhm. na to, że zostały wynajęte pomieszczenia, w których chowano heksogen, są dowody. Na to, że FSB wynajęło to, są dowody. I na to, że nikt inny poza FSB nie mógł ton heksagenu, którym wysadzano te domy, przewieźć przez Rosję. Rosję, która wtedy toczy wojnę z Czeczenią, który jest pełno posterunków policyjnych i innych. Nie mógł, nie, nikt inny poza FSB nie mógł tego dowieźć do Moskwy. Dobrze, czy, czy to, że Putin tak ostro. Tą rebelię no jasne, on wtedy powiedział, wdławił. że będziemy, będziemy, będziemy ścigać terrorystów wszędzie, utopimy ich nawet w wychodku. I to, to otworzyło wtedy. mu drogę do prezydentury? To świetne powiedzenie, tak. Jaką Putin zostaje prezydentem? To jest początek wieku, To mu otworzyło, jeśli rok. chodzi o popularność. A jeśli chodzi o pozycję na Kremlu, to to, że Jelcyn i rodzina tak. uważali go za człowieka absolutnie lojalnego. Okej, okay, to proszę, zanim przejdziemy do następnych wojen Putina, do Gruzji do Ukrainy, e, do tego, co się teraz dzieje, chciałbym jeszcze zapytać e, krótko, to czym się właściwie różni Rosja Putina od Rosji Jelcyna? W jaki sposób ta prezydentura... Totalnie. E... Totalnie. Rosja Jelcyna jest Rosją biedną, jest Rosją... E, z budżetem, w którym za baryłkę ropy płaciło się 12 dolarów. Na 19 dolarów był ustanawiany budżet w latach 90. Rosja Putina jest Rosją, uf, bogatemu diabeł, dzieci kołysze. Rosją, w której za baryłkę ropy zaczęto płacić 40, 60, 90, 100 dolarów w 2003 roku. Po pierwsze, więc Jelcyn nie ma pieniędzy na wypłacanie pensji, nie ma pieniędzy w ogóle na nic. A Putinowi się zaczynają sypać pieniądze po prostu z ropy naftowej, potem z gazu. Rosja Jelcyna jest Rosją demokratyczną. Działają telewizje, z których jedna jest telewizją państwową, nad którą wcale Jelcyn nie ma zamiaru. Y, żadnych tam, żadnej kontroli trzymać i druga to jest wspaniałe NTW NTW, które jest należy do y, magnata Gusińskiego i która to telewizja jest na poziomie światowym jeśli chodzi o sposób jej prowadzenia, o wygląd i działa tam na przykład program satyryczny Kukły prowadzony przez Wiktora Szenderowicza, Obecnie, który znalazł między innymi w Polsce miejsce ucieczki przed Putinem. I cóż, i w, tych, w tychże kukłach naśmiewają się z Jelcyna do bólu. A Jelcyn mówi, no przestańcie, zaprasza ich na Kreml i mówi, przestańcie się tak nade mną znęcać. Jelcyn... Czy, ale czy coś takiego, taki program kukły, mógłby być może do wyobrażenia teraz w Rosji Putina? Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Putin po przyjściu do władzy, było zlikwidowanie telewizji NTW. Pierwszą to było w ciągu paru miesięcy i to była likwidacja przy pomocy OMON-u. To była likwidacja siłowa. Z ZOMO, ZOMO, do ZOMO nasze, tak. To była likwidacja siłowa. Po pierwsze, po drugie, właśnie po programie, w którym naśmiewano się z Putina, zlikwidował w ogóle, wezwał ich wszystkich do siebie, ale grożąc temu Szenderowiczowi i innym. To dwa, trzy, że za Jelcyna wszystkie archiwa są otwarte, za Putina wszystkie archiwa są zamknięte. Za Jelcyna w Dumie działa 20, działają 24 partie, za Putina cztery partie. Za Jelcyna partię mógł założyć każdy, za Putina na samym początku Trzeba było 50 tysięcy ludzi, którzy by zgłosili się do notariusza i powiedzieli, że chcą, Taką, tak jest, i którzy potem, potem, potem w miarę narastania terroru i strachu, on już potem było 10 tysięcy, a w tej chwili każdy może założyć partię, bo przecież te partie nie mają żadnego znaczenia. Dobrze, mówi się o tym, że Putin zamienił yy, kraj w taki kraj rządzony przez siłowników, czyli przez przedstawicieli służb. Mundurowych, FSB, KGB byłego i tak dalej, i tak no dalej, ale to, co chyba jest takim, jeżeli myślimy o Rosji Putina, najbardziej przerażającą rzeczą to są właśnie chyba te zabójstwa polityczne. To mógłbym bardzo długo wymieniać, ale takie najsłynniejsze sprawy. Politkowska, o której pani wspominała, no. Niemców, zastrzelony pod murami Kremla. Ja im e... poświęcam książkę. Litwin... Właśnie tym ludziom. Tak. Litwinienko, Skripal to ostatnio. Mafia. Nie tylko. Jest rok 2006 i Putin przystępuje do realizacji dalszego swojego planu unicestwiania każdej opozycji. Powstaje ustawa, oczywiście wtedy już Duma przegłosuje każdą ustawę Putina. Ustawa zezwalająca na likwidowanie wrogów narodu. To jest termin z lat 30., termin stalinowski. Wrogów narodu za granicą. I wtedy właśnie Litwinienko mówi do swojej żony, mimo że już dostał właśnie obywatelstwo brytyjskie i bardzo się cieszył, że jest nietykalny, powiedział: No to już po mnie. I Litwinienkę załatwił już sam Władimir Władimirowicz. Co udowodniono to na czy no nie procesie nie własnoręcznie Oczywiście, że nie. Gdzie on jest takim tchórzem. On, on Władimir Władimirowicz Putin zrobi każdą zbrodnię cudzymi rękami, ale własnymi nie. I y, ta zbrodnia Litwinienki y, to, że została zlecona przez Putina zostało potwierdzone dopiero w 2015 roku przed sądem londyńskim. I tutaj muszę powiedzieć, dlaczego dopiero w 2015 roku. Nie. Dlatego, że władze, rząd Wielkiej Brytanii absolutnie nie chciał żadnych zatargów z Kremlem. Minister, Pani minister spraw wewnętrznych, Teresa May, zablokowała śledztwa. Które wdowa po Litwinięce inspirowała, chcąc się dowiedzieć, jak to było w sprawie jego śmierci, ona po prostu blokowała prowadzenie tych śledztw, aż właściwie one doszły do realizacji dopiero po 2014 roku po agresji na Krym, kiedy już stało się jasne, kim jest Putin i wtedy dopiero wszczęto tę, tę sprawę. I co jest bardzo ciekawe, właśnie przed tym sądem zostały. Potwierdzone, dlaczego Litwiniękę zlikwidowano. Jest kilka przyczyn. Jedną z nich jest to, że sąd hiszpański chciał, nie wiem, przepraszam, że wielkie przedsiębiorstwo hiszpańskie chciało prowadzić jakąś sprawę biznesową z Wiktorem Iwanowym, prawą ręką Putina, i zleciło Litwinięce sprawdzenie, kim jest tenże Wiktor Iwanow. I on Całe dossier dał temu hiszpańskiemu przedsiębiorcy, gdzie się okazało, że jest to po prostu handlarz narkotykami. I że ten handel narkotykami jest powiązany z Putinem. I miał Litwinienko zeznawać w tej sprawie przed sądem hiszpańskim, ale nie zdążył. O matko, dodajmy, że Litwinienko to był były funkcjonariusz FSB, który próbował oczyścić swoją firmę, można powiedzieć, tak, i musiał Nie, szukać. Który e, był przerażony. ratunku w Wielkiej Brytanii. On był przerażony zleceniem morderstwa Bieryzowskiego. Oligarchy, i, tak. Oligarchy i on okay. razem ze swoimi kolegami wystąpił przed telewizją w 1998 roku, mówiąc, że FSB już wtedy Właśnie pod rządami Putina, zleca im działania niezgodne z prawem. I stał się wtedy, w 1998 roku, stał się głównym, znaczy nie głównym, ale stał się wrogiem Władimira Putina, który go ścigał, i dlatego Litwinenko musiał, bardzo okrężnymi drogami dostać się do Wielkiej Brytanii. I dodajmy, że to zabójstwo tam, miało też niesamowity przebieg, bo to otrutego polonem, to jest radioaktywny. polonem-210 radioaktywnym, który produkuje się tylko na Uralu. A w 2013 roku yy, Borys Berezowski sam się powiesił, tylko nie wiadomo dlaczego miał ranę tłuczoną głowy. O matko. No tak. To takie są właśnie metody tego reżimu Putina, a teraz. Chciałbym... Ania Politkowska została zastrzelona przy wyjściu z Windy, a Ramzan Kadyrow, tak na marginesie właśnie spraw czeczeńskich, skończyły się te wojny. Rosyjska armia tak samo dostawała, że tak powiem, Włeb, jak teraz, dostaje w w Ukrainie. A dlaczego? A dlatego, że armia rosyjska dysponuje bombami, ale nie benzyną. Dlatego, że oficerowie armii rosyjskiej mają za nic żołnierza i tego żołnierza okradają z jedzenia. Nie dbają o to, żeby w ogóle go nakarmić. W ogóle żołnierz jest dla nich tylko mięsem armatnym, tak jak był w Czeczeniu, tak jak był w Gruzji, tak jak... tak też teraz jest w, w Ukrainie. Pan mówił o, jeszcze o Syrii. Zapomnieliśmy o wojnie w Syrii, w którą Putin włączył się głównie po to, aby znowu zaistnieć na forum wewnętrznym. Dlatego, że jego akcje po 2014 roku, kiedy wzleciały bardzo wysoko po aneksji Krymu, bo rzeczywiście Rosjanie uważają, że Krym jest ich, bardzo szybko, kiedy zobaczyli, ile ten Krym ich kosztuje, i że no to może nie jest zupełnie tak, jak właśnie było Taki powiedziane. Interes, tak. Zaczynają spadać notowania Putina, i wtedy następuje agresja, potworne bombardowania Syrii bombardowania Aleppo. I mamy bombardowania Aleppo, takie znowu, jak tutaj. Ale tam właśnie biorą udział. Ci chłopcy od Wagnera. Tak, Najemnicy Ale Putina. Najemnicy jak Putina? rozmawiamy o, o, o tych wojnach, bo to mnie interesuje, bo jak zapytać, jeżeli zapytalibyśmy strategów kremlowskich, dlaczego w 2008 roku Putin poprowadził swoje wojska na Gruzję, w 2014 oderwał Krym i stworzył te dwie republiki, ługańską i doniecką, no to odpowiedź jest taka, że to my się bronimy przed agresywnym NATO, które, A przed czym się bronili, bronili w, w Gruzji? No właśnie, to jest to pytanie, które chciałem pani zadać. To znaczy, oni pokazują to w ten sposób, że NATO dało pewną perspektywę na szczycie w Bukareszcie i Gruzji i Ukrainie w przystąpienia. Rosjanie uważają, że to jest dla nich śmiertelne zagrożenie. Nie mogą na to się zgodzić, więc w, pew... w tej było... optyce rosyjskiej to jest obrona. Co pani Ale powie o takich argumentach? Jeszcze, tam było jeszcze jedno zastrzeżenie w Bukareszcie. 2008 rok, wiosna, że można przyjąć do NATO państwa, które nie są w stanie konfliktu zbrojnego. W związku z czym, aby nie można było przyjąć Gruzji do NATO, w ogóle nie przyjąć jej starań do NATO, trzeba było wszcząć konflikt zbrojny. I, ale wtedy prezydentem jest Miedwiediew. I Miedwiediew wcale się nie pali do, do agresji na Gruzję. Która już jest wcześniej przygotowywana, bo są odblokowywane trasy między już wtedy żołnierzami Kadyrowa, który oddany jest Putinowi absolutnie. I już wiadomo, że szykuje się konflikt zbrojny z Gruzją. Miedwiediew tego nie chce i wtedy Putin jest na olimpiadzie w, 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 w Chinach i w Pekinie i mówi coś takiego. No trzeba dać temu Miedwiedziwowi pinka pod zad. To znaczy trzeba go kopnąć w tyłek po prostu, żeby zaczął tę wojnę. No i zaczyna wojnę de facto nie Miedwiedziw, tylko Putin z Pekinu. Zarządza atak na na yy, republiki, yy, na Abchazję i Osetię. I, ale, niestety, y, ówczesny prezydent, y, prezydent Saakaszwili, którego Putin nienawidzi od samego początku, bo jak metr pięć w kapeluszu może lubić faceta, który ma prawie dwa metry wzrostu. Tak, poznałem Saakaszwilego i też patrzyłem na niego y, z dołu, a... Saakaszwili miał bardzo dużo zalet i bardzo dużo wad, niestety. Jedną z jego wad była porywczość i on niestety nie wytrzymał momentu ataku i uprzedził ten atak o Osetię W związku z czym, i tutaj znowu mamy wspaniały zachód, zachód, kiedy w ONZ-cie była rozpatrywana sprawa win i grzechów, stwierdzono, że jest także wina Gruzji w rozpoczęciu tej wojny. Dobrze, ale porozmawiajmy ale... o Putinie, bo to, to, co mnie intryguje, chciałem, żeby podrążyć ten temat tych motywów, to znaczy sami Rosjanie, Putin i jego otoczenie mówią, że no, my tylko się bronimy przed ekspansją NATO, które wchodzi nam ze swoimi instalacjami pod nasze granice. Z kolei Krytycy Putina mówią, że on chce odbudować imperium sowieckie, bo powiedział, że upadek Związku Sowieckiego był największą geopolityczną katastrofą w historii XX wieku. Jakie według pani? Po co Putinowi są te wojny właściwie? Facet ma wszystko: pieniądze, kobiety, o czym zaraz porozmawiamy, władzę, ładuje się w kolejne wojny. Jaki, jak pani myśli? Putin ma sposób myślenia XIX-wieczny, XX-wieczny. Putin utknął w, tak jak już powiedziałam, że dorosły Putin utknął w małym Putinie. Mały Putin wyrastał w apologetyce II wojny. I dla niego wojna i zwycięstwo armii radzieckiej było tym, co dało zwycięstwo Stalinowi. Stalin stale pozostawał jego, jego, jego natchnieniem, że tak powiem. I Putin. W miarę umacniania się na Kremlu, umacniania którego zdecydowaną winą, za którego zdecydowaną winę ponosi Zachód, w miarę tegoż umacniania się chciał coraz więcej. Putinowi nie wystarczało to, że jest, że jest prezydentem Rosji. On dla Rosji nie zrobił nic. Jeżeli byście Państwo pojechali do Pierwszego lepszego szpitala na prowincji ucieklibyście z tego szpitala natychmiast, tak samo jak nie dalibyście sobie y, reperować zębów maszynami z, 70, z lat 70., tak samo jak nie jeździlibyście po drogach, gdzie można złamać resory. Y, a takie są drogi do najbliższego gdzieś tam na Dalekim Wschodzie czy w głębi Rosji, które prowadzą do ośrodka zdrowia odległego 30 kilometrów. On dla Rosjan nie zrobił nic. Zrobił w pewnym momencie, kiedy był bardzo już, kiedy Rosja stała się bogata, kiedy budżet Rosji się napełnił petrodolarami, wtedy z tych petrodolarów zaczęli korzystać urzędnicy związani z urzędami państwowymi. I to jest ten wielki skok finansowy Rosji. Ale przeciętny Rosjanin, jak żył ze swoich sotek, 600 metrów to dostał od Związku Radzieckiego. Każda rodzina dostała od Związku Radzieckiego 600 metrów kwadratowych yy, daczy, no takich, jak to się raz nazywa? Działka. I tam można było kartofelki i marchewkę sobie... I to samo robią Zbytko. dzisiaj, to samo robili przez cały czas. Ale już w pewnym czasie, za Putina właśnie, zaczęli sadzić tam nie tylko ziemniaki i, i, i kapustę, ale kwiaty. I to była wielka zdobycz, właśnie gospodarki Putina. Dobrze, ale czy rozumiem, że I wojny mają być ekwiwalentem dobrobytu wojny, dla obywateli? Wojny mają być. Tak, tożsamość Rosjan jest tożsamością wielkiego imperium. Tożsamość Rosjan, nawet młodych, w wielkiej ich masie, jest genetycznie odziedziczona po rodzicach i dziadkach, którzy wyrośli w Wielkim Związku Radzieckim. My, ja kiedy trafiłam do Związku Radzieckiego w 1987 roku, trafiłam na Marsa. Absolutnie nie zdawałam sobie sprawy, że może istnieć coś takiego nieprawdopodobnego. Szarzy ludzie, w, szarych, w szarym otoczeniu, w sklepach tak biednych, o jakich myśmy pojęcia nie mieli, Mówili o tym, że należą do wielkiego związku radzieckiego. Przeciętny mały Rosjanin, obywatel związku radzieckiego, uczył się od początku. Dziękujemy Stalinowi za nasze szczęśliwe dzieciństwo. Jak osoba, moja znajoma po prostu z Wilna, opowiada mi, że słyszała taką, taką opowieść. O Stanach Zjednoczonych, że w Stanach Zjednoczonych taka jest bieda, że tam ludziom zwykłym, że ludzie zwykli szukali ziemniaków, znaleźli fioletowe ziemniaki specjalnie zatrute, aby ludzie nie mogli ich jeść. Tak byli wychowani. I w takim wychowaniu, że straszny jest Zachód, potworny, a wspaniały jest nasz Związek Radziecki, wyrasta przeciętny obywatel Rosji. I Rosjanie dzielą się na inteligencję, inteligencję postępową, który, jak we wszystkich krajach jest około 30%. 30% Rosjan ma paszporty zagraniczne, 30% z 144-milionowego narodu, to sobie Państwo obliczcie, a 10% z tych 30 wyjeżdżało na Zachód, to sobie Państwo obliczcie, ile procent tylko jest związanych z Rosją miałam znajomego byłego oficera armii radzieckiej potem armii rosyjskiej który mi powiedział tak a ja na zachód nigdy nie pojadę a po czemu siergej bo ja nie chcę wiedzieć jak tam jest ja mam moją wielką Rosję zaprowadziłam go kiedyś do kościoła bo było tak przyjemnie tu ale w naszej cerkwi lepiej a ja mówię dlaczego lepiej w waszej cerkwi się stoi cały czas a w naszym kościele można usiąść w naszej cerkwi lepiej. I, w naszej cerkwi? No dobrze. Ale... Ale, to jest, mhm. ale to jest człowiek rosyjski, to jest człowiek radziecki. Tożsamość Małego Wowy jest tożsamością człowieka radzieckiego, okay. który trafia w wielkość, który jest człowiekiem obrażonym. On jest obrażony na swoje dzieciństwo, on jest obrażonym na całą rzeczywistość i trafia na mentalność obrażonych współbraci, współrodaków, obrażonych tym, że im odjęto wielkość Związku Radzieckiego. Im niepotrzebny był Jelcyn i z jego z przyjaźnią z Kolem, z jego przyjaźnią z Clintonem, bo Jelcyn nie zapewniał im wielkości wielkiej Rosji. No dobrze, ale to w takim razie Putin teraz, jak rozmawiamy, poniósł największą katastrofę i klęskę, bo e, dostają po prostu w skórę tak? Rosjanie. Co na pan powie? A kto e, o tym wie w Rosji? Stop. Całą... Mottem mojej pierwszej książki było, nic tutaj, czyli w Rosji, nie jest takie samo jak gdzie indziej. My patrzymy na Rosję naszymi oczami i popełniamy największy błąd. To co, oni Popatrzmy... uważają, że wygrywają? Stop. Popatrzmy na Rosję dzisiejszą. Na Rosję jednego kanału telewizyjnego, w którym buldogi Buldogi propagandy, po prostu nie to, że kłamią. Oni, oni po prostu odwracają absolutnie prawdę. Cała podstawą nauki w każdej służbie bezpieczeństwa, a w KGB tym bardziej, jest dezinformacja. Dezinformacja zostaje doprowadzona w Rosji, za, w Rosji Putina, na absolutne wyżyny. Oni dzisiaj wiedzą, że Armia rosyjska poszła wyzwalać rosyjskojęzycznych rodaków mieszkających na Ukrainie przed faszystami ukraińskimi. Rzecz się bierze od roku 2000, powiedzmy wcześniej, 2004, ale weźmy 2014 rok. Majdan, to już Państwo pamiętacie wspaniały Majdan, który. Setki tysięcy ludzi wyszły w ogóle w Ukrainie na placę, dlatego że odebrano im nadzieję na udział w Unii Europejskiej, dlatego że ówczesny prezydent Janukowicz, który najpierw im to obiecał, pod wpływem, zaszantażowany totalnie przez Putina, o czym dokładnie pisze w książce, nagle powiedział, że nie, nie będziemy, nie podpisujemy aktu. Wprowadzającego nas do Unii Europejskiej, wtedy wychodzą setki tysięcy na ulicę, i co wtedy się dzieje? I zostaje wybrany po pewnym czasie w demokratycznych wyborach prezydent, prezydent Ukrainy. Dla Putina nie jest to do pojęcia, aby rzecz stała się bez udziału wrogiego Zachodu. I on twierdzi, ponieważ na Majdanie także brali udział, byli banderowcy, tam było ich 1%. To on twierdzi, że tylko banderowcy i że tylko nacjonaliści i że tylko faszyści zdobyli władzę w Ukrainie. I nie tylko Peter Poroszenko, który został prezydentem, ale oczywiście także nazistą jest obecny prezydent. I... No dobrze, ale propaganda propagandą. Ja wiem, że oni nie, są okłamywani nie, nie. ale w sklepach brakuje cukru. No i co e, gospodarka się rozwala, nie mogą jeździć. Uwaga, wiem, że to tylko te 30%, ale jednak y, y, cukier jedzą wszyscy. Kolejna sprawa, przyjeżdżają, albo zaraz zaczną przyjeżdżać cynkowe trumny z tymi chłopcami, którzy zostali tam Kto wysłani. Kto o nich będzie wiedział? Po pierwsze, tak. Mamy, Po pierwsze, żony. istnieją dwie, ja powiedziałam, mhm. że jest społeczeństwo rozbite co najmniej na dwie części. Jedna z tych części, sądzę, że mniejsza, powie: Boże, do czego doprowadził nas Putin? To jest straszne. Druga część, obawiam się, że większa, powie: O Boże, do czego doprowadził nas Zachód? To jest straszne. Putin miał rację. Zachód jest przeciwko nam. To NATO prowadzi, cały czas słyszymy, że NATO prowadzi wojnę w Ukrainie, że bronimy się przed NATO. Które tam nie ma jednego naboju, jak my o tym wiemy, ale oni o tym nie wiedzą. I oni powiedzą: Tak, to Zachód nas niszczy. Im większe będą sankcje, tym większy będzie opór tej części społeczeństwa przeciwko Zachodowi. A nam się wydaje, że oni wszystko pojmą. Nie, ta część niczego nie pojmie. Ona pojmie, że nasz wielki, dobry prezydent jest tak potwornie, ma taką rację, w swojej wojnie i tak, że jest tak znienawidzony przez Zachód. I, I kto im to wytłumaczy, że oni się mylą? Jaka prasa im to wytłumaczy? Jaka telewizja im to pokaże? I my cały czas jesteśmy absolutnie przegrani wobec tego, czym karmiony. karmiona jest wielkoimperialna tożsamość przeciętnego, powtarzam, Rosjanina, wspierana wielkomocarstwową psych psychiką Putina. Putin z początku był tylko prezydentem, ale Zachód utwierdził go w tym, że on jest wielkim prezydentem. I on zaczął tracić poczucie rzeczywistości. I zaczął tracić to poczucie rzeczywistości w sposób Fizjologiczni psychologowie nazywają to syndromem hubrisa. To jest kiedy y, zbyt długo będący u władzy y, władca jakikolwiek zaczyna utożsamiać swoją wielkość z wielkością państwa, ponieważ wielkość Putina w jego pojęciu jest Nieograniczona, nieograniczona ma także być wielkość Rosji. Ale czy on jest takim właśnie dyktatorem otoczonym siedzącym w wieży z kości słoniowej, otoczony jest takimi Lizusami, e, którzy go dezinformują, i on tam właśnie oderwał się kompletnie od rzeczywistości. Przecież wszyscy widzieli, kto się interesuje Rady Bezpieczeństwa, na której on, na której siedziała ta cała wierchuszka. Minister, minister obrony i inni ministrowie, których on wzywał do współodpowiedzialności za, za agresję, która miała, nas, która miała się odbyć następnego dnia. Wszyscy oni mówili: tak, tak, musimy bronić niezależności Ługańska, to znaczy Republiki Ługańskiej i Donieckiej, tych, które kiedyś oderwano już w 2014 roku teoretycznie oderwano od Rosji. Pani Krystyno, ja mam takie pytanie do pani. Czy Putin to jest szczęśliwy człowiek? Putin jest bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Dlaczego? Bo tylko nieszczęśliwi ludzie są tak do źli. On nigdy nie był szczęśliwy, bo nigdy, ponieważ ponieważ dewiacje psychologiczne, o których ja piszę w książce, to znaczy Struktura umysłu zmienia się wraz z, z intensywnością kłamstwa, z intensywnością zbrodni, i Putin coraz bardziej stawał się człowiekiem. Kiedyś jeszcze był człowiekiem otoczonym przyjaciółmi, kobietami, o tyle o ile. Chociaż on ma stosunek do kobiet bardzo taki patriarchalny. I, i Putin coraz bardziej w miarę. Narastania możliwości popełniania przestępstw, stawał się człowiekiem samotnym. On nie ma przyjaciół. Chyba nikt nie oddałby za niego ręki, oprócz Patruszewa, dlatego że jest z nim umoczony, przepraszam, tak samo jak, 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 jak Putin. Jego żona chciała się z nim rozwieść sto razy. Ludmiła Aleksandrowna, jego pierwsza żona. I która uciekała od niego wielokrotnie, która nigdy nie chciała być wielką damą, i wreszcie na jej wniosek w 2013 roku się rozwiedli, i szczęśliwa Ludmiła jest teraz z Rzeczywiście szczęśliwa, jest z Panem o 15 lat od ciebie młodszy. Ale to właśnie jest interesująca sprawa: była taka konferencja prasowa, której Pani pisze, i zapytali ci dziennikarze, kiedy się Pan, Panie Prezydencie, ożeni drugi raz, a on powiedział: Najpierw muszę wydać za mąż moją wyłączną ja on, on, on bywa człowiekiem bardzo dowcipnym, ma świetnie przygotowane odpowiedzi. Tak. Wiadomo, ja, ja, ja tutaj podważa, podważam w książce. Hmm. Jego związek z Alicją Kabajewą, Aliną Kabajewą. No właśnie, bo, bo, bo to wyjaśnimy tylko naszym widzom, że po tym, kiedy oddalił swoją żonę, to się kiedyś mówiło, pojawiają się wokół niego piękne kobiety. To są tancerki, aktorki, młodsze znacznie od niego. Tak, Co to za Tak, to jest tak. A czy ja wiem? Ja im świeczki nie trzymałam, przepraszam. Nie wiem, okay. czy, to, czy to były tylko, tylko takie zmyłkowe jakieś aneozy. Tak czy inaczej, potwierdzenie jest z różnych stron, że jego prawdziwą partnerką ostateczną, ostatnią jest Alina Kabajewa, sławna medalistka, gimnastyczka, gimnastyka akrobatyczna. I rzeczywiście. Mówiono y, osoby, które to widziały, że rzeczywiście jak ona się pojawiała, to jemu się oczy błyszczały. No, nie dziwię się, dziewczyna piękna. A z tych dzieci? I ma z nią czworo dzieci. No właśnie, chciałem zapytać o, o dzieci z tych związków pozamałżeńskich. To jest pewna sprawa z tą czwórką dzieci? Tak. Znowu pan mnie pyta, ja im metryki nie, nie pisałam. Podobno ma, y, s, y, tak, tam jest dwóch chłopców w różnym wieku. i bliźniaczki, dwie dziewczynki, całe państwo teraz przebywa w Szwajcarii, oczywiście, naturalnie. I ja jestem bardzo ciekawa, co taka Alina Kabajewa, która patrzy na jednak telewizję zachodnią i widzi, co się dzieje w Ukrainie, co myśli o swoim, o swoim, o ojcu swoich dzieci. Dwa lata temu się jeszcze ujawniła, ale tylko przez dziennikarzy, którzy badali niespodziewany majątek pewnej pani, okazało się, że jest ona matką córki jego nieślubnej. A spotkali się A oni... jeszcze inna pani, tak? Tak, pani Krzywonogi się nazywa. O, czyli... czyli Krzywonoga. Pani, która, która zaznajomiła się z nim jeszcze w czasach petersburskich, kiedy on był tam zastępcą mera. Czy sprzątała? Jakieś takie miała niezbyt wysokie stanowisko. Dzisiaj y, posiada ogromny majątek w centrum Moskwy. No i właśnie badając związki, stwierdzono, że także jest matką córki, bardzo podobnej zresztą do Putina. Oprócz tego ma te dwie córki, Masze i Katię. Y, Maria wyszła za mąż za holendra, jest, bio, jest y, lekarzem. Genetykiem. Wydaje mi się, że bardzo dobrym. Wydaje mi się, że ona jest osobą o tak pozytywnych cechach charakteru, jakie są możliwe. Ale to znaczy... ta córka Putina mieszka w córka Rosji, Putina czy ona... Nie. Teoretycznie mieszkają obie, ale ona jest żoną Holendra. I w tejże Holandii teraz, słyszałam, odebrano im jakieś majątki. Więc tej Marii, tej starszej, która ma dziecko, a Katia młodsza, Wyszła za mąż kilka lat temu za syna, przyjaciela Putina jeszcze z dawnych lat. Potem się rozwiedli, więc te dwa miliony dolarów, którą on dostał, to już im odebrano. Co to za sumy w ogóle? A Nie. proszę powiedzieć, bo to intryguje na pewno wszystkich widzów historii realnej, czy Putin jest zamożnym człowiekiem? On ma cały budżet Rosji, więc proszę Państwa, czy on jest zamożnym? Wydaje mi się, że to jest najzamożniejszy człowiek świata. On nie wie, ile ma pieniędzy, jak sądzę. Ma ogromne udziały w Gazpromie, ma ogromne udziały w wielkim przedsiębiorstwie naftowym Gunvor, które prowadzi jego przyjaciel Timczenko. Ma masę różnych udziałów. W różnych małych firm, które są córkami wielkich firm i tak dalej, i tak Dobrze, dalej. Dobrze, ale to opowieści o jachtach, luksusowych rezydencjach ale gdzieś na południu Europy, to coś jest tym na rzeczy? Czy, czy to jest wszystko państwowe, czy to jest napisane Pana, na jego… my się zajmujemy realną polityką tak i realnymi majątkami. Żaden z tych majątków nie jest zapisany na Putina. Wszystkie są, to są jachty nieprawdopodobnie, które mają baseny, które mają te lotniska dla, dla śmigłowców, dla helikopterów, nie? Dla śmigłowców, które mają po prostu rzeczy, o których my sobie w ogóle, których my wyobrazić sobie nie możemy, które dokładnie zbadał Nawalny, znakomicie ukazując majątki tych ludzi, a także Putina, więc on ma 20 rezydencji, z których korzysta, o, o kapiących złotem. W rezydencji w Wołdają ma jakieś wamny specjalne, które odmładzają. Oh, chciałam tam zanurzyć chociaż nogę. Jego to chyba botoks od, odmłodził trochę ostatnio, ale. A to było? Nie, nie ostatnio. On się zajął plastycznymi, plastycznymi operacjami wtedy, kiedy był premierem. A Miedwiediew był prezydentem, wtedy Putin, który w gruncie rzeczy jest dość leniwy, jeśli tylko może, w ogóle się tym premierostwem nie zajmował, zrzucił to na Szuwałowa, swojego wicepremiera, spał do południa, co bardzo lubi i wtedy właśnie zaczęły, wtedy wzmocniła się jego przyjaźń z tym Włochem, Berlusconi. Berlusconim. Bunga, Berlusconim. Bunga. bunga bunga. Wtedy także uczęszczał na bunga bunga i Berlusconi go zachęcił do, do, yy, do tych do, yy, operacji plastycznych, przy których stracił całą męskość, bo przecież. Przystojny to może on nie był, ale twarz miał zupełnie niczego, jak zaczął, jak zaczął być prezydentem. A tak. teraz po prostu jest, to jest teraz, jakaś maska. Teraz jakaś maska, natomiast z pani książce najbardziej zapamiętałem, kiedy opowiadała pani o jego majątku, uwaga, w prywatnym odrzutowcu ma podgrzewaną złotą deskę sedesową. A co ma nie mieć sobie? No, a, 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 a w tym yy, pałacu, o którym yy, Nawalny Dużo mówił w filmie, który się ukazał zaraz po przyjeździe Nawalnego, nieszczęsnym, prosto za kraty, to się okazało, że ma szczutkę klozetową pozłacaną. No to co? Ma no sobie tak. żałować. Człowiek z pozłacaną sztuczką. Ale zróbmy sobie klozetową. sprawę. On wyrasta w Leningradzie w y, mieszkaniu w komunalnym, to znaczy takim, gdzie jest kilka mieszkań, zajmują jeden pokój. Nie ma gorącej wody, nie ma łazienki. Łazienka, toaleta, koszmarna, jest na piętrze. Do, na piętro, do, na którym on mieszka, na drugie piętro, prowadzą schody z wyrwanymi stopniami, żelazna poręcz. Ja widziałam takie domy, masami, to, to w ogóle nie możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda. Putin wyrasta w totalnej biedzie biedzie tej gruzińskiej, o której opowiadałam, i w biedzie leningradzkiej, w niedostatku wielkim leningradzkim, i ta jego nieprawdopodobna rządza pieniędzy, rządza luksusu potwierdza tylko jego potworne kompleksy. O tych kompleksach mówią wszyscy psychologowie, którzy zajmują się psychologią Putina i grafolodzy także. I właśnie w mojej książce piszę o y, pani grafolog y, ro, rosyjance mieszkającej w Izraelu, która pisze o nim jako o y, y, osobowości zamkniętej, o osobowości y, y, wycofanej, o człowieku, który jest nie, bardzo niepewny, ciągle dążącym do tego, żeby się umocnić. Okazuje się, o tym się dowiedziałam dzisiaj właśnie, że ona robiła tę analizę na podstawie pisma, które napisał Putin w 1992 roku, kiedy go nie wpuszczono do Ukrainy na lotnisku ukraińskim. I on właśnie na tym lotnisku napisał pismo. Wierno poddańcze co do Ukraińców, że on bardzo ich lubi, że jest przyjacielem Ukraińców i że on właśnie bada przeszłość Bandery i że uważa, że jest to wielki człowiek Bandera. No i ona w jakiś sposób, wpadło w jej w ręce to pismo i na podstawie tego pisma ona zrobiła analizę grafologiczną człowieka wycofanego, człowieka mającego bardzo. Złe mniemanie o sobie. I teraz, kiedy śledziła ostatnie, no różne pisma podpisywane przez Putina, twierdzi, że jest to człowiek, który, którego osobowość się bardzo zmieniła i zmieniła się w kierunku prawie paranoidalnym. To znaczy w kierunku człowieka, który obawia się wszystkiego. Jest przekonany o swojej wielkości, ale także o tym, że. Wszyscy na niego czyhają, to znaczy w którym dominuje niesłychane, te, bardzo wiele osób o tym mówi, niesłychana podejrzliwość, brak przyjaźni, zerwanie przez wszystkich poprzednich przyjaźni, nieufność, stała konspirologia, przekonanie o istniejących spiskach, plus przekonanie o własnej wielkości. Jak pani myśli? Jak skończyć ta historia? Jak skończy się opowieść o Wowie, Wołodi, Władimirze? Jakie historia dopisze do niej ostatni rozdział? Mówi się dużo o tym, że Putin właśnie teraz, jak rozmawiamy, może jutro, może pojutrze, zostanie obalony przez swoje otoczenie, bo oderwał się właśnie od rzeczywistości. Czy to jest myśli tak. Pani, że dobiega końca jego życia i prezydentura? Właśnie? Nie. To znaczy tak. Muszę bardzo silnie oddzielić to, czego bym chciała. Od tego, o czym się do, o czym wiem, badając, no badając, na ile człowiek, na ile dziennikarka z, Ros z Polski może badać stosunki w Kremlowskie? Nijak po prostu. My nie wiemy o tym, co się dzieje na Kremlu. Nie wydaje mi się możliwe ani otrucie Putina, ani zabicie Putina. Yy, każdą potrawę, którą on je, próbuje kucharz i tam nie wiem kto jeszcze, jak on jeździł za granicę latał za granicę, to cały samolot latał z drugi z jedzeniem, kucharzami i tak dalej, którzy go tam karmili na miejscu, do kogo miał jechać. Ponieważ tak już był nieuchno od dawna, więc to jest na granicy paranoi. Bardzo wątpię, żeby można go było utry, otruć. Bardzo wątpię, żeby można go było zabić normalnie. I też nie wiem, czy wielu by się by chciało. Tak gwałtownej zmiany? Na kogo? Na co? Jak? Ja panu powiem, o czym ja marzę. I to, to jest bardzo śmieszne, bo to są naprawdę moje marzenia. Ja marzę o Putinie przed sądem, przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. I to jest koniec, którego życzę sobie i wszystkim, naprawdę, żeby wreszcie jakaś sprawiedliwość zatriumfowała. Ale mam wielkie wątpliwości, ponieważ. Gdy patrzę na zachód, od premiera Toniego Blaira, który biegł do wraz z małżonką składać hołdy Putinowi jeszcze jako kandydatowi na prezydenta, przed jego wyborami, aby podnieść jego notowania, to leci Blair tam i, 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 i są wielkie zdjęcia w operze petersburskiej. Blair to jest rok 2000. W 2003 roku przyjmuje go królowa yy, angielska, pierwsze przyjęcie gospodarza Kremla od 129 lat, od czasów carskich. Potem mamy Schrödera, mamy Busha, który patrzy mu w oczy, bo mu opowiedział yy, ten, Władimir no, yy, yy, Putin opowiedział mu wstrząsającą historię o tym, jak spalący się Swojej daczy wyciągnął krzyżyk, którym mama dała. A ponieważ opowiada cudownie i kłamie jak znud. Bóg mu uwierzył i zobaczył jego duszę. Potem bardzo się z tą duszą musiał rozliczać. Potem mamy, mamy Sziraka. Sziraka, który już po. Który, który nagradza go orderem Legii honorowej. Po Czeczeni już. Przecież wiadomo już po wszystkich zbrodniach, po części zbrodni, które już popełnił Putin. Ale co zaraz? Y czy, czy uważa pani, że świat wybaczy Putinowi Ukrainę? Mariupol? Marku? Y ja myślę, że prawa pisane na zachodzie mielą tak powoli, że. Y że nim domielą się rzeczywiście udowodnienia zbrodni Putina, nie wiem dlaczego, nie wiem co jeszcze trzeba udowadniać, że on jest zbrodniarzem wojennym. Ale y, kiedy słucham prawników międzynarodowych, którzy o tym mówią, ogarnia mnie przerażenie, jak bardzo postawienie Putina przed sądem może być odległe w czasie. No dobrze, to chciałbym teraz na zakończenie przeczytać ostatnie zdania pani książki z zakończenia. Putin kiedyś spotkał się z dziennikarzami i powiedział im tak, opowiadał o swoim dzieciństwie: Zobaczyłem na schodach K. ogromnego szczura. Zacząłem go gonić z kijem w ręce, aż zagnałem go w kąt. Wtedy szczur zrobił zwrot i rzucił się na mnie. To było nieoczekiwane i straszne. Teraz ja uciekałem. Szczur gnał po stopniach, przeskakiwał przez poręcze. Miałem 10 lat, byłem szybszy, ale wtedy raz na zawsze zrozumiałem, co naprawdę znaczy zwrot być zapędzonym w ślepą uliczkę. I Czego moje ostatnie mu serdecznie życzę. Pytanie jest, a myśli pani, że on jest teraz zapędzony w ślepą tak. uliczkę? Tak. Ale rzuci się jak ten szczur. Ja się obawiam, że ta ślepa uliczka, w której on się znalazł, przez niesłychanie przygotowanie armii ukraińskiej i jej bohaterstwo, że spowoduje jeszcze straszliwsze skutki dla Ukrainy. Tego się po prostu obawiam, że będzie jeszcze bardziej bezlitosny, jeśli w ogóle to jest możliwe. Być jeszcze bardziej bezlitosnym. I nie wiem, do czego może się posunąć dalej Putin w stosunku do Ukrainy, bo w stosunku do kogokolwiek i czegokolwiek on już nie ma żadnych pol, żadnego innego pola manewru. Moim I goście... wiem, że Putin jest zbrodniarzem i był. Zawsze to mówiłam. Od 20, od 20 lat. Moim gościem, drodzy Państwo, była pani Krystyna Kurczap-Redlich, autorka książki Wowa, Wołodia, Władimir. Bardzo ją Państwu polecam. Bardzo pani dziękuję za tą rozmowę. Realna polityka. I realna historia. Drodzy, dziękuję Państwu także. Drodzy Państwo, a Państwu dziękuję za obejrzenie tego materiału. Przypominam, że w poprzedniej części rozmawialiśmy o młodych latach Putina, o tym, jak Putin był w KGB. I jak wyrósł do władzy. Dziękuję Państwu bardzo za wspieranie historii realnej. Działamy dzięki wam, bo jesteśmy kanałem niezależnym. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie wystarczy nacisnąć wesprzeć pod tym filmem. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, komentujcie. Przypominam, że działamy razem z Fundacją Zarys, która wysyła tiry z pomocą medyczną dla Ukrainy. Brawo! Piotr Zychowicz, historia realna.